Jeszcze, no co ty? O! I mocno na mnie, mocno na mnie! Taki grzyb na twarzy, smarowałeś, chłaziłeś dalej. Dwa rdęgi dostałem czysto na brodę. Powiedział, że słyszał, że światło mi zgasło, ale niestety nie. Dopiero w domu ktoś mi tam powiedział, słuchaj, ale ty nogę mu podstawiłeś. Ja mówię, jak nogę? Cześć, Wyklecie, ekipa WK z tej strony. I niespodzianka, jest dzisiaj z nami sędzia Piotr Jarosz. Dzień dobry. Cześć. Witamy jeszcze raz. Słuchajcie, była to akcja planowana od, nie wiem, ponad miesiąca, bo już gadamy tak od chyba, kiedy zaczęliśmy rozmowę, w kwietniu? Tak, tylko że miałem COVID i grypę, tak mnie ściekło i nie mogłem się zjawić, ale jestem. Na Haigu w ogóle gadaliśmy, między walkami chyba, zaraz miał walczyć się Najman i ten. A wtedy jak walczył Najman, to miałem czas do rozmowy właśnie. To było wtedy. I się dogadaliśmy i słuchajcie, tutaj przygotowania było pikowanie formy w Turcji na All Inclusive. Było, na dobrej hałwie, co tam jeszcze było, hałwa, baklawa. No i cała masa różnych ciast. A to jest ciekawe, że każdy, kto wraca z Turcji, mówi, że właśnie baklawa jakaś i tak dalej, nie mówi, że je kebab. Jedliście kebab w Turcji? Jadłem, dwa razy jadłem. I co, suchy jest, nie? Tak, ale jadłem bez sosów akurat, no bo mówię, oszczędzę sobie tych sosów i ja nie był zły. Podobny, mi się wydaje. Ja to pamiętam, że w Turcji jest taki suchy ten kebab, ale właśnie fajny dla nas, bo taki się wydawał chudy. I właśnie oni tam tak tych sosów nie dawali, bo tutaj jest człowiek przyzwyczajony, że jakiś sos dużo, a oni tam właśnie taki suchy, cieniutka taka bułeczka, słucham? Mięso mniej tłuszczu. Tak, i wydawało mi się takie suchsze takie mięso, więc fajnie wspominam ten kebab. Nie, odbijał się taki, dobrze mi się trawił, bo ja wieczorami nawet zjadłem dwa razy, to spoko było. No i słuchajcie, dzisiaj z rana był już u nas Piotrek i było ważenie przed, żeby tutaj widać, że jest tutaj jakaś, no że jest to połączenie ze sportem, że podchodzi na poważnie Piotrek do tego i było już 80 równo, dajemy zdjęcie, że Błażej zważył, było równo 80, żeby tutaj rywalizować w kategorii do 80. Nie wiem, możemy sobie wejść teraz po posiłku, jak to wygląda. Zobaczymy, żeby nie było, że wiesz, że ważysz 86, nie? Nie, myślę, but to z dwa może. No czyli było, widzicie, no, że było 80. To jeszcze mam buty i podwójne spodenki, więc... Powiem, jak to wygląda w środowisku sędziowskim. Jeżeli są pokreślone karty, to znaczy, że są nieważne, albo mógł coś sędzia nawet i kombinować. Więc te skreślenia nie wyglądają za dobrze u Frania i u Mortalcio. No cóż, no ale myślę, że Mortalcio, że nie skończy się na Mortalcio dzisiaj. Myślę, że tutaj będzie jakiś atak na Edzia z tego, co słyszałem. Nie wiem, myślę, że na Bandurę będzie atak. Na Bandurę atak? Nie, na jakbyś wycisnął 162. A właśnie, bo wy to przeliczacie później, tak? Nie, to tak już później dodatkowo, ale wynik jest najważniejszy. Ale na przykład Bandura, Kizo, Karwat super mieli w stosunku do wagi ciężar, nie? Tam Kizo prawie 150. Kizo ma najlepszy, nie? No czy tam 160%. Pozdrawiamy Kizo. No teraz fajna ta nuta wyszła. No właśnie rano zjeździłem i słuchałem. No. Tak, ale pierwsza jest to, jak masz tam schemat rozgrzewki, to... Tak nie, a może tylko na tych gumach sobie porobię? No. Ja widziałem z tą wywiad jeden, no to ty jesteś mocno z tego środowiska sztuk walk oczywiście, ale nie pamiętam, chyba nic nie mówiłeś o tym, czy miałeś jakiś etap z siłownią, że na przykład, czyli co, chodziłeś z chłopakami? Co miałem, jak chodziłem do liceum. Od drugiej klasy liceum, czy od drugiej zacząłem chodzić na siłownię, bo miałem akurat w Poznaniu przy liceum, czwarte liceum, pozdrawiam. I tam była siłownia u Dawida, tam jeszcze Peja chodził nawet, stąd tam poznałem Peję na przykład na tej siłowni, mając te 18 lat, to było 21 lat temu. No i tam na tę siłownię sobie chodziliśmy i coś tam podnosiliśmy, więc miałem, nie będę oszukiwał, coś tam próbowałem podnosić sobie i wtedy pierwsze białko było, pamiętam, z takiej firmy. Hightech chyba to był, nie mogę tak mówić o tych firmach, że one istnieją, nie wiem czy istnieją. Jeszcze to było białko bezsmakowe chyba tylko było waniliowe. Tam taki był pan, co się zajmował tą siłownią, to mówił, że ciągle mamy jeść metkę.
tą taką mięsną metkę. Wiecie, nie metkę, tabletka. Nie. Aha, bo wy pomyślcie. Metka łososiowa może. No to jest taka metka, taka, no takie mięso surowe jakby. Coś u nas by to. Tak, no to takie coś. Tak, i żeby dużo tej metki jeść z chlebem, on nam kazał tą metkę jeść. No, ale to bardzo dobrze. Ktoś no. W tej siłowni je tą metkę. Ale a nie, on był, tam on był naprawdę taki dosyć duży, on się zajmował tą siłownią. I pamiętam, że pierwszą odżywką to było HMB w płynie chyba i monohydrant kreatyny. To, i to jak to miałeś, to w ogóle byłeś w ogóle Bogiem, nie było nic innego, żadnych tam, nie wiem, jabłczanów, cytrynianów, to się brało i się trenowało. HMB to my, te ody o HMB i nasi widzowie to na pewno też pamiętają, ale jedynym takim sensownym suplementem i radą, która się ostała do dziś, to jest kreatyna, po prostu monohydrat. Najtańszy, najprostszy suplement i on jest najskuteczniejszy. Tylko ona ciągnie wodę, nie? Jeżeli nie robisz wystarczającej chyba ilości treningów, to ta woda się zatrzymuje. Ja wiem, że Borys kiedyś mówił Mańkowski, że on bierze monohydrant, ale on robi 2-3 treningi dziennie, to on był w stanie przepalić. To znaczy, no mięsień jest... Nie skacze, no więc no. Dla zawodników, jak tam robią limit wagowy, no to faktycznie... Ale jabłczan już tak nie ciągnie, z tego co wiem, to chyba tak jabłczan już nie ciągnie wody. Chyba też tam, to jest podobnie. W każdym razie skuteczna jest ta i ta, po prostu monohydrat jest najtańszy, nie? Tak czy inaczej, widzowie, metka tylko w mięsna i na chleb. Tego się trzymajmy. Tak, z takich dziwnych ale produktów, oliwa, łyk oliwy na noc no i tak, chyba maślanka też była przez pewien czas. Ale... Twaróg i oliwa powodowała, że ten twaróg się syntezował dłużej. Przez noc się rozpadał. Nie było katabolizmu, przecież w ogóle cała faza o katabolizmie to... była spowodowana. No. I wtedy nie można cukru też chyba. Wiem, że jak jest tłuszcz, to cukru nie można dołączyć, nie? Bo to już wtedy wychodzi jakiś ogromny Saigon. Tego nie pamiętamy. No. Ale miałeś coś takiego faktycznie, że 3 godziny trzeba coś zjeść, bo inaczej jak będzie 3 godziny 20, to już trening poszedł... W pewnym okresie miałem, ale to bardziej przez kolegów, bo oni byli tacy sfiksowani, że serek wiejski, kefir, ja siedziałem, mówię, dobra, to ja też serek wiejski, ale był. No, chyba każdy miał tam jakieś takie swoją historię na siłowni. Nie? Teraz nie wiem, jak ta młodzież, no ale... Wtedy my mieli, ja tam nigdy nie unikałem WF-u, nigdy nie unikałem aktywności, więc dla mnie to było coś no, też normalnego w sumie, ale jak jeszcze przytrzymało się to białko tam przysłowiowe, no to było dobrze. Nie? Chociaż hajsu nie było tak na to, ja nie pamiętam, że odżywki były bardzo drogie, bo tam 2 kilo czy sama kreatyna to było ponad 100 zł plus jakieś białko tam wychodziły, to były duże pieniądze. To. Takie same ceny mogą być teraz niż 20 lat temu, nie? Nie było takiego wyboru, bo ja pamiętam te czasy 20 lat temu, bo też dokładnie zaczynałem jakoś 20 lat temu i to czym mówisz, HMB, białeczko było tylko waniliowe, jeszcze takie, ten smak. Ostrowia firma była też. No, Ostrowia. Tak. Mówię, ten high-tech był w takiej srebrnej, takiej aluminiowa, taka w ogóle tylko nalepka była biała, żadnych tam nie było, jak u was na dzikach macie tam grafiki. Smaki od tych pistacji, pewnie tam po kokos z jakiejś tam, nie wiadomo, to tam była jedna kreatyna była, HMB było, pamiętam, w płynie i białko waniliowe. To była taka podstawa. No tutaj wyczuć sztangę. Celujemy, a rzeczywiście ta koszulka się tu... Tak, ładnie, no, więc będziesz mógł się zaprzeć, nie? I tak z nóg. Sobie wyczuj. To jakby nowa była też sztanga, bo tak bardzo jest taka ostra, nie? No, to jest taka. Ona jest ogólnie, nie? Wy to chyba tu wszystko macie nowe. To znaczy, prawie, wiesz co, to jest taka charakterystyka sztangi po prostu, ale... Jeden a z chwytem, jak na przykład sami wyciskacie, to z palcem na zewnątrz czy z palcem do środka? No to zawsze przekładamy chyba, każdy tutaj z nas, nie? Ten palec. No. Wiele filmików się naoglądałem, okay. gdzie wyskakuje sztanga i... To pokonujemy kogoś w końcu. Ale w sumie nie, jeszcze z 40. 40 sobie, dla formalności. No to dobrze. A potem zaczniemy. Ufam wam. Ej, no dobra. Tak jak wy mi ufacie w mojej pracy, to ja wam tutaj ufam. Ale bo się zapytałem o tą siłkę, no ale to jaki miałeś, to jaki masz rekord życiowy? Kurczę... Chyba spory. No? No spory, nie chcę tutaj przechwalić się, ale no...
też nie będą czekać teraz tak. No myślę, że z bombą to bym. Z bombą bym miał szansę. W sensie, że będziecie, że jakbyście wspólnie wyczyścili. A, że okej. Okay, że byś pobił bombę. Pobiłby bombę. Mając wagę 75 kg, a nie 90. Czyli już mógłbyś jeździć na zawody wyciskania. Tak? No tak raz. Ja najlepsze, że ja jeszcze nie podnoszę tych jakichś tam widziałem, bo u was to nie ma znaczenia. Nie ma. Można sobie podnosić, to ja tego nie robię właśnie, bo ja się boję, że mi coś szczeli, jeszcze tak nie potrafię, ale jak może się nauczę kiedyś. Zobaczymy, i zaczynamy pierwszą walkę. Gotowy? Ale śmiechy hity, miałem dysk, dwa razy mi wypadł dysk tutaj ten i tak wyglądałem, tak jak byłem zgięty, jak jeszcze z moim takim kolegą z Krakowa, co w KSW się był, Saszą Klewickim, zapasy robiliśmy, oczywiście ja poszedłem do fizjo przed zapasami, bo mnie coś tam już bolało, mówię, tu fizjo mnie ładnie rozluźnił, na 18 zapasy, mówię, no idziemy, no przyjechał kolega z Krakowa, to musimy cały czas go dociążać tam. No i poszliśmy na zapasy i po tych zapasach poszedłem pod prysznic i już z podprysznica nie wyszedłem. Tak wyszedłem w sumie. W taki sposób. Dwa dyski mi wypadły. Jak myślałem, że stoję prosto, a stałem tak. Do szpitala przeciwrozkurczowy, przeciwbólowy. Nie za pierwszym nie poszło, dopiero po godzinie nas znowu i dopiero puściło coś tam. No. Więc miałem przygodę też. Kiedy to pewnie z kilka lat się wlekło? Rok? Dwa lata? Nie, ja to z ćwiczeniami. Ja później od razu fizjo pokazał mi ćwiczenia, jak wzmacniać to i już mi się to później nie zdarzyło. Miałem czasami jakieś bóle lędźwiowe, ale się nie zdarzyło. No i ten mięsień piersiowy miałem do połowy zerwany, to mówię, to też przy tym wyciskaniu mi troszeczkę przeszkadza, ale będzie dobrze. 40 jest, żebyś jeszcze wyczuł sobie. To też takie macie oldschoolowe, takie, bo teraz wszędzie na siłowniach są gumowe. Fajnie, że to mówisz, bo my marzyliśmy o tym, żeby mieć żeliwne ciężary na naszej siłce, z tego względu, że gdzieś tam jak oglądaliśmy vlogi siłowniane tam na YouTubie, jak zaczynaliśmy trenować, to zazdrościliśmy Amerykańcom, że mieli te żeliwne ciężary, jak jeden o drugi. Zaraz to zaprezentuję. Zaraz pokażemy, jak dążymy, że jest taka inna satysfakcja, jak podniesiesz żeliwny ciężar. Tak, a macie tam max, jakie macie? 10, 20, 25? 25. Nie wiem, jak swój chwyt oceniasz? Robiłeś kiedyś jakieś może podarm wrestling? Nie, to mam słabe, nie? Na pewno, bo nawet wiem, że chyba, że z jiu-jitsu, że za kimono, to może tak coś tam, ale chwytu chyba nie mam. Bo mamy taki hantelek nowy, 80 kg, po prostu do podniesienia tak z ziemi. Taki test chwytu, to jak będziesz chętny, to... Nie, ja myślę, że w ogóle ja tu mogę, nie chcę zrobić siary, że ja nie chodzę na siłownię, a tu jakieś ciężary podnoszę, bo już ostatnio narzekaliście. Na kogo to narzekaliście? Że nie ćwiczy, a takie ciężary podnosi, a wy tu musicie się biedni męczyć tyle lat. No to właśnie chyba Kizo jest taki, że on jest cały czas w rozjazdach, coś tam poćwiczy. No to ja ja dokładnie to samo jestem co tydzień, teraz dwie gale mam w tym tygodniu, też jestem ciągle w rozjazdach. No jedynie te przygotowania w Tursi, nie? No to jedynie to. No ile to teraz mamy? Hałwa była mocna. Inclusive. Ile to jest teraz? To jest 40 kilo. A tu jeszcze jestem ostatni. Tak, jeszcze tak. Jeszcze tak. Znaczy... Przedostatni. No. Nie musi być jakoś mega dużo ruchów. Nie? Potem na niebieskie kilka, założymy 6 dni. Na kilka ruchów. To może już pobijmy 61, co? A macie jedynki, dwójki takie, takie przeskoki mamy delikatne? Chamskie mamy nawet. Czyli w razie czego o 0,2 można coś o 0,25 pobić, tak? Czy pół kilo to jest minimum? Pół. Połóweczka. No bagietę mógłbym już pobić chyba, nie? Nie ma co. Trzeba go zmobilizować do robienia siłowni. Trzeba było, to na magnes 0,2. Dla mnie spoko, że taki ton nadajesz tej serii, że już chcesz nawet we wstępie. To jest już dla osób zdesperowanych. Drugiej wstępnej pobici, spoko dla mnie. Walczący. Proszę bardzo. Ja chyba po to przyjechałem. Po tej drabince tam się wspinać. Proszę bardzo. Tak mi się wydawało. 60... Że... Chyba, że liczyliście, że pan... Jarosz jest już na emeryturze. Może na koniec pokażę wam ten słynny rzut na Darol, wie co był.
O, ja miałem też do tego ochotę nawiązać. O, Błażej się zgłaszał, bo on już no? Tylko, wiecie co, no przede wszystkim to trzeba parę lat spędzić w górach, tam w Shaolin klasztor, zamknięta. Bo to jaka ręka jakiegoś Boga po prostu, nadprzyrodzona, nie? Tak. No mówię, to są takie techniki naprawdę już, no te czarne pasy to są z danami już. 14 danów i czarny pas. I to też chyba zależy od kątu nagrywania, bo na niektórych powtórkach nie było tego widać. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja nogę wystawiłem. Dopiero w domu ktoś mi tam powiedział, czy mama, nie wiem, czy dziewczyna powiedziała, że słuchaj, ale ty nogę mu podstawiłeś. Ja mówię, jak nogę? Ja mówię, zobacz. No i rzeczywiście ja tak sobie tak gdzieś wystawiłem tą nogę. To tak ja w ogóle tego, przede wszystkim ja tego nic specjalnie nie zrobiłem. Ja myślałem, że po prostu złapię go za ramię i powiem, odejdź, bo jest koniec rundy, stop. Pewnie też niska koordynacja ruchowa też sprawiła, że on tak poleciał. Chociaż w drugą stronę patrząc, to też miałem sytuację z Bestią Piechowakiem, przez co go znajomana ściągałem. A było faktycznie. To on najpierw mnie za szelki, bo mieliśmy takie kamery, to on mnie za te szelki ściągnął, to ja wstałem i ja go ściągnąłem. I takie mam zdjęcie nawet super chyba ekspresie, to było tak stoję w takim, bo to była pandemia, w takiej masce nad nim, mam taki przestraszony. To pamiętam. To już miałem dwie. No przecież od Wardęgi dostałem czysto na brodę. Sędzia Jarosz dostał wjebane od Wardęgi. Powiedział, że chyba, czy mi światło na dwie sekundy, że słyszał, że światło mi zgasło, ale niestety nie. Ale fajnie, że właśnie widzisz tutaj we frikach nawet rola sędziego, no bo ty jesteś popularną osobą. A nie zawsze tak jest w tych sportach zawodowych, że gdzieś tam ten sędzia, powiedzmy, ma drugą planową rolę bardziej, nie? No bo tak... Powiem szczerze, że w sportowie, wiem o co ci chodzi, w sportowych galach to, no to my nie mamy takich sytuacji też, więc pewnie gdybym sędziował tylko gale sportowe, no to nie byłoby tak, że tam sędzia, no czasami są takie filmiki gdzieś tam w Tajlandii, że sędzia złapał jakiegoś zawodnika albo, że tam sędzia przypadkowo w boksie na przykład dostał, to się zdarza, ale we frikach to się dużo, dużo częściej zdarza, no bo no nie oszukujemy się, ci zawodnicy, raz, ja też wiem, że to jest dla nich stres, dwa, że no nie znają tych zasad, reguł do końca i po prostu robią coś, że Amadeusz kopnął tego Polaka, też pewnie przypadkowo, no ale to było złamanie zasad. On to zrobił w jakim ferworze walki. Podejrzewam, że dużo było takich przypadków, że oni coś robią i nawet nie są świadomi, że już faulują. Nie? Nie, no bo przecież większość osób pewnie co oglądała sama się zastanawiała, kurczę, to było legalne czy nie, a teraz jakby po takim czasie to tak. Już pewnie dla wszystkich jest oczywiste i też wszyscy musieli się nauczyć. Nie? Właśnie bardzo, bardzo dużo też my, nasza jest rola, żebyśmy tłumaczyli, bo ja na przykład robiąc odprawę, to ja te przepisy to tak wałkuję, mówię o tym, sytuacja przytacza na odprawie, bo akurat no wy już jesteście na High League chyba wszyscy bardziej. No to na High League'u Szymon Bońkos. No ale na Fejmie to ja naprawdę robię to bardzo dokładnie, prawie godzinę to trwa, że ja stoję i mówię o sytuacjach, o takiej, nie zróbcie tak, bo tam kiedyś ktoś tam zrobił w taki sposób, jak wypadnie wam ochraniacz, to tego nie róbcie, nie kopcie w pozycji parterowej, no i myślę, że oni już coraz więcej kumają, nie? Oni, no wszyscy tak, tutaj, co walczą. Jesteśmy częścią tak. Tej grupy. Ale mnie to cieszy. Oczywiście zdarzają się, no zbieramy te brzydkie czasami momenty po gali, ale no z jednej strony mogę to zrozumieć, a z drugiej myślę, że jeżeli ktoś już raz widzi, że podważa naszą decyzję i to jest niesłusznie i mu to nie wychodzi, to już drugi raz nie powinien próbować chyba. No chyba, że ma stuprocentową pewność, że on ma rację. Ale w takim wypadku, jeżeli ma rację, to ja się też bym przyznał do błędu, jeżeli bym go popełnił. Ostatnia taka sytuacja to właśnie te 8 sekund, nie? Z Ferrari. No to wiadomo, ja tam dostałem dużo wiadomości, że im się zakłady, że kupony im się zepsuły, że mógł jeszcze 8 sekund wytrzymać, że on jest władcą piekieł, jest niezniszczalny i tak dalej, no ale no nie oszukujmy się, że to są reguły, które dotyczą każdego i jeżeli jest zagrożenie utraty zdrowia, no to walka jest przerwana, jeżeli sędzia w tym momencie stwierdzi, że to jest wystarczająco już dużo, żeby zakończyć, no to kończy tą walkę i nie ma rzeczy, czy ty jesteś ulubieńcem, czy ty jesteś gwiazdą, czy ty jesteś, nie wiem, postacią wykreowaną nawet, czy jesteś nawet mistrzem, bo ja widziałem, że mistrzowie UFC przegrywali 2 sekundy przed końcem i tracili pas.
że mistrzowie UFC zostali, byli dyskwalifikowani za nielegalne na przykład jakieś faule i to sędziowie robią bez zawahania się. Ale lepiej w tą stronę przecież, no, jak w polskim boksie narzekają ludzie na takie rzeczy i to dla mnie to fajnie, że tak robią federacje ogólnie. Że jest ten minus, ta pojedyncza walka, to wiadomo, że dużo osób jest tam niepocieszonych, ale tak generalnie to dobrze. No, ja też myślę, że to jest dobre, że też nie ma związku póki co, bo związki psują tych ludzi, tych sędziów, bo raz, że oni się czują już bezpieczni w tych związkach, mając jakieś pozycje. Ja pomimo tego, że mam bardzo dużo pracy, to nigdy się nie czuję bezpiecznie, że ja zawsze będę miał tą pracę, bo za każdy mój błąd jestem rozliczany. Ja mogę popełnić pod rząd 2-3 błędy i organizator stwierdzi, że sędzia Jarosz stracił, nie wiem, czutkę sędziowską, albo już jestem za stary, może bo jestem za wolny i tak dalej, więc to nie jest praca na zawsze. Nie możesz tak myśleć, że ty jesteś tutaj już najważniejszy, jesteś na zawsze, jesteś bezpieczny, bo jesteś dobry, bo cię chwalą, bo za chwilę możesz się pomylić i będziesz po prostu, ta sinusoida pójdzie w dół i będziesz miał hejt, będziesz najgorszy i nawet możesz stracić pracę, więc dlatego trzeba być na każdej walce, na każdej gali skupionym. Ja zawsze mówię, czy to jest mała, czy to jest duża gala, to musisz, pracujesz na swoje nazwisko, musisz zapieprzać tak samo na High League, tak samo na małej gali, tak samo na KSW, na wszystko. Nie możesz sobie zbagatelizować tego, że to są friki na przykład i powiedzieć, a to są friki, to tu jest śmiesznie, a będą jaja w ogóle, za chwilę się pewnie skończy i tak dalej. Nie, bo u frików się jeszcze więcej dzieje, jeszcze więcej ludzi na to patrzy, tak naprawdę więcej ludzi to analizuje, więc skupienie powinno być moim zdaniem jeszcze większe. Dobra, lecimy. Sześć dych, ale się gada, a tutaj stygnie sędzia Jarosz. Jeszcze przed odcinkiem ile gadaliśmy. No właśnie, owca mnie chyba tu chce podmęczyć. Nie, jestem ciekawy po prostu i zadaję dużo pytań. Ile tego? To jest 61. Kilka. Tutaj sobie zrób tak. Ja podnoszę głowę, to mam normalne, nie wiem dlaczego. Boże, no to jest taki kulturystyczny nawyk, ale generalnie teraz ta nowa szkoła, powiedzmy trójbojowa, jest taka rekomendacja, że jak zaprzesz się szyją, że jak wciśniesz, chcesz tego? Mogę. Że jak wciśniesz szyję w ławę, to jest to też tam ci to pomaga wycisnąć więcej. No. Czyli mam to zrobić? Nie, jak teraz będę tego atakował. Nie. Teraz tego nie rób. Teraz rób po swojemu. Dobra. No. Nic, bo szerokości chwytu. Ale jak tam będziesz sobie trenował i eksperymentował, to w dłuższej perspektywie czasu taką zmianę można sobie zastosować, żeby po prostu wgniatać tą szynę. Powiem szczerze, żeby aktywować. Od jutra już nie chodzę na siłownię. Już nie. No ale ty łapę masz to, co po prostu tobie się. Nie, pierwsze miejsce będzie to. Nie wiem, czy osiągnę, postaram się, ale ja powiem szczerze, że ja nie lubię siłowni. Nie, nie lubię, nie, po prostu nie lubię. Nie sprawia mi to przyjemności. Jestem w takim wieku, że rower, gra w tenisa, pływanie, bieganie, już cardio, gdzieś zmiana otoczenia. Nie cieszy mnie zamknięte miejsce i podnoszenie ciężarków. Nie wiem dlaczego tak jest. Tak mam. Ale już nawet to w kosza. No, sporty walki robię, prowadzę treningi, cały czas robię. Już nawet bym w kosza wolał pograć. W jakieś inne rzeczy porobić, no, jakoś nie wiem, nie że jestem zmęczony siłownią, bo ja nie miałem być czym zmęczony, ale po prostu nie lubię. Mhm. Chyba lubisz jak się dzieje po prostu, bo tu wiadomo, że więcej. Może jest. Tak być. Martwisz kilka razy. Może też jak jestem uzależniony od adrenaliny, bo jednak sędziowanie to jest też taka adrenalina dla sędziego jakaś, jakieś są emocje i tak dalej, a ta siłownia to jest takie. No, to jest fajne. Nic się nie wydarzy, bo ta maszyna będzie cały czas tak samo. Znaczy potrafi się sfokusować i zrobić i pójść jedno takim cyklem tam tych ćwiczeń, ale nuży mnie to. Ja na przykład jak idę, to zaczynam pierwsze co, to ja idę w strefę cardio, przed nawet robieniem siłowni, oni mówi do mnie kolegą, a czemu ty cardio robisz przed? Ja mówię, no bo ja muszę się rozgrzać, rozbiegać, muzyki sobie posłucham, już się tak nakręcić trochę, bo ja nie mogę tak iść, podejść, pomachać rękoma i już robię sobie biceps, klatkę czy coś. Właśnie Piotrek mi zadał pytanie jeszcze przed materiałem, poza wideo, czy teraz bym wybrał na ten moment, jakbym miał się cofnąć w czasie i wybrać
treningi, tak, żebym zacząć od boksu, od sztuk walki czy od biegania, to co bym wybrał, no to tak teraz przemyślałem, to nadal bym został przy siłowni, bo siłownia, jak zaczynacie się bawić w ogóle w jakiś sport regularnie, to myślę, że to jest takie najłatwiejsze i najbezpieczniej jest, bo na razie walczysz tylko z ciężarem i uczysz się tej regularności i przede wszystkim no po prostu tej, powiedzmy, dyscypliny i fajnie jest ta opóźniona nagroda, że ty nie otrzymujesz takiej nagrody, że wpierdalasz loda i już jesteś nagrodzony i chcesz kolejnego zjeść, tylko tutaj musisz poczekać przynajmniej ten miesiąc, powiedzmy, żeby ten dojść do jakiegoś wyniku, potem jesteś bardziej zaawansowany, czekasz dalej rok, więc uczy to takiego czekania na tą nagrodę w postaci progresu. A później to jest fajne wyjście na te inne sporty, bo moim zdaniem o wiele ciężej jest się zapisać na grupę jakiejś, grupę boksu, tam gdzie jest jednak full kontakt i jak nie miałeś jeszcze styczności z chociażby takimi ciężarkami, nie? A teraz już trening siłowy, no to jak patrzę na trening siłowy, to szkoda jest tego nie robić, bo daje tyle benefitów, a można go bardzo szybko zrobić i mieć te benefity. Więc my na takiej zasadzie też patrzymy, że nie opłaca się tego nie robić, bo tak to wspiera inne po prostu płaszczyzny, nie? Ja przy brzuchu też chodziłem na siłownię, to rzeczywiście ma to też sens, bo też mówię, te 20 lat temu chodziłem na siłownię, jak pierwszy sport. A to piłka można jeszcze była wcześniej. No, tam się. A kurczę, ten trening też był tak przedstawiany jeszcze właśnie te 10-15 lat temu, tak go komplikowano na siłę. No dlaczego go komplikowano na siłę? No żeby zrobić wokół tego jakąś, wiesz, no trenerzy personalni, sprzedaż suplementów i tak dalej, nie? Ale to jest tak prościutkie po prostu. Za coś ci płacą. A mam takie pytanie, wszyscy potraficie w zespole pływać? Nie, naprawdę, to jest takie szczere pytanie, czy potraficie pływać? Dobrze pływać. Pływam na pewno, a Robur może bardziej. Trochę umiem. Robur nie lepiej chyba, albo Saker. Saker chyba najlepiej. Czyli żaden z nas nie pływa. Tak, a jeżeli by strzelić tam 30-40 basenów, nie? Nie, to przypłynę. Tam miałem przygodę dłuższą, że tak regularnie chodziłem. Z wieloma osobami się spotkałem, że właśnie albo że słabo pływają, albo nie uwierzysz, nie pływam wcale. A najlepszym przykładem jest, byłem też na obozie przygotowawczym, ale w Egipcie. I jest ten aktor taki, co w KSW miał się być, ten wielkolud jest wytatuowany, Anglik Ford. Tak. To byłem z nim na nurkowaniu. No i oczywiście Ford nie umie pływać. Ja nurkowałem, a on kółeczko i tylko zanurzał głowę, patrzył na rybki z tym kółeczkiem. No to jakbyś właśnie kamień wpuścił do wody i on wypłynął w ogóle? Zastanawiam się, czy to jest kwestia, że to już jest za dużo jest tego mięśnia i po prostu co się dzieje, nie wiem, z tym ciałem, że ona nie unosi się na wodzie, nie rozumiem. Wiesz co, nie jestem fizykiem, ale ktoś mi to tłumaczył faktycznie, że jak jest dużo tego mięśnia, to on po prostu mięso tonie. Wiem, tłuszcz się unosi. A tłuszcz się unosi na wodzie, że tak też jest za dużo. Tak? Oczywiście, że tłuszcz się unosi. No. Czyli rozumiem, że każdy, kto ma za dużo mięsa, to nie będzie za dobrze pływał. Pewnie jest pułap, kiedy to nie rozumiesz. No właśnie, ale zobaczcie, jak wyglądają właśnie pływacy. Znaczy, że są takie łapy. Nie, ale chodzi o luzu, bo jak też pamiętam pierwsze sesje na basenie, no to ciało się spina i się męczy szybciej. Później przychodzi ten taki luz w basenie. Już coś przeskoczyłem, nie? No bagietę. No 6-7. No tak. To jest teraz czajnika. Możemy dać. Ale jesteś dalej niepocieszony z tego miejsca, widać tu. Widzę, mina jest to chyba, bo ja to wiem, co to za zdjęcie, bo to jest zdjęcie, jak miałem tak ręce i modliłem się, żeby, nie wiem jaka to gala, żeby się nikomu nic nie stało chyba. Ale wraz z wyższym miejscem to mina będzie coraz lepsza, coś. Nie trzeba się martwić. No Edzio to jest, widzę, tam uchachany. Tak. Filipek jest skonsternowany, bo on był na pierwszym Filipek miejscu. Jakby stracił wzrok w ogóle, tak szuka, przymrużone ma. Wortalcio też fajna transformacja, bardzo zadowolony. A on dwa razy był? Tak. Przed i po transformacji. Ale Filipek to jest jedyna osoba, która zmienia miny na tych zdjęciach. No zobaczymy. Z odcinka na odcinek. Na razie już po dwa razy. To robię po raz czy po dwa już, co? Tak. No. Lekkie. Leciutko. 80 i co? Obstawiamy panowie po tym? Chyba już obstawiamy. WPJJ, tak? Dobrze jiu-jitsu, pamiętam? Tak. Jiu-jitsu. No. Miałem 3 walki, ale jeden wygrałem semi pro, 2 przegrałem, ale miałem Arbi Szamajewa i Gamrota w turnieju, więc nie miałem łatwo też.
To 20 lat temu chodziłem na tym siłowni, później przestałem sporty walki i już nie chodziłem na siłownię. Robiłem jakieś stacje takie sobie tam crossfitowe, w ogóle taka ciekawostka, jak jeszcze tych masek tlenowych nie było takich tam, co się zakłada czasami na stację. To my tampony, nie tampony kobiece, tylko takie tampony watowe do nosa, rurka do nurkowania, kask i obkleiliśmy taśmą i tylko przez to, nie robiłeś stacji przez tą rurkę i to nam imitowało tą, ten mniejszą ilość dostarczonego tlenu. Zajebiste. Potem pierwsza maska to mój kolega taki Baza przywiózł ze Stanów, chyba nie wiem czy przysłał mu ktoś tam, nie wiem czy 100 dolców chyba za nią dał, to tak patrzyliśmy, mówię co to w ogóle jest, że daj spróbować, no i wszyscy po tej jednej masce tam się tylko wymienialiśmy. Przed COVID-em ewidentnie. Nie no, kiedyś to nie było w ogóle. Ja przecież tam pamiętam z maty to taki grzyb na twarzy, ten smarowałeś, chłaziłeś dalej, nic tam. Ja na przykład jak robię odprawę z zawodnikami, jest różnica w boksie, w K1 i w MMA i mówię, że jeżeli wypadnie ochraniacz, to ten ochraniacz nie jest przemywany, on wraca z włosami łonowymi do twojej buzi, to jest już twój problem, nie? W boksie i w K1 jest ochraniacz przemywany, zatrzymywana walka jest, ochraniacz przemywany i to jest jakaś estetyka, a w ogóle taka ciekawostka, jak był ta fala COVID-u i tego całego tych tam nagonek, to w UFC, w tej największej organizacji, jeżeli wypadł ochraniacz, to sędzia robił stop i nawet sam nie podnosił, tylko mówił zawodnikowi, że ma podnieść. Nie dotykał tego ochraniacza. Zawodnik podnosił i wsadzał sobie do buzi. Teraz to normalnie my ten ochraniacz gdzieś tam zabieramy, walka się toczy, widzimy odpowiedni moment, przerywamy, mówimy stop i wkładamy. No nie przepukujemy. A to właśnie sobie gadaliśmy o tych różnicach w boksie, w małym na przykład, nie? I jak to jest, powiedz mi, że, no bo w boksie tym, nazwijmy klasyczny boks, jak zawodnik jest liczony i widać, że jeszcze przed końcem już jest 9-10, ale że jeszcze gdzieś tam te oczy nawet... Są trzy czynniki. No jak to jest? Są trzy czynniki, są oczy, no. Są te podniesione ręce i jest stan tej równowagi, czyli krok do przodu. No. Jeżeli mówisz do zawodnika, podnieś ręce i patrzysz mu w oczy, jest wszystko ok, to nawet nie musiałbyś mu mówić tego kroku, ale najlepiej sprawdzić wszystkie trzy czynniki, bo są zawodnicy, którzy będą ci patrzeć w oczy, podniosą ręce, ale błędnik będą, bo po prostu będą stali, ale wiedzą, że tam jest dyskoteka w głowie i ty mu powiesz zrób krok do przodu, a on zrobi to nawet, że ma podniesione ręce, oczy były też spoko, to i tak nie możesz go dopuścić, nie? Będzie zawodnik, który będzie trzymał ręce, zrobi krok do przodu, ale oczy będą gdzieś tam chodzić. To też jest dla ciebie znak, żeby nie przerwać. Któryś z tych czynników, jeżeli nie będzie spełniony, który będziesz akurat chciał, bo nie musisz powiedzieć mu krok do przodu, nie? Możesz powiedzieć ręce do góry i nie spojrzeć mu w oczy i powiedzieć krok do przodu, spojrzeć na nogi i nie zajmować się oczami i to po prostu przepuścić, nie? Ale to moim zdaniem to jest już błąd sędziowski, że na przykład może zrobić mu krzywdę, bo jeżeli te oczy nie będą grały, no to jest punkt, żeby go nie dopuścić. A liczenie właśnie w boksie w małym się różni od tego klasycznego? Nie, różni się. Nie, normalnie do 8, na 8 masz mieć podniesione ręce, potem jest 9 i 10, trzecie wyliczanie w rundzie kończy, czyli one i tak musi dojść do 10 po tym 8, to trzecie. A te pierwsze dwa, przy 8 podnosisz, już dalej się do 9-10 nie wylicza, bo to 9-10 to już jest po prostu już kończące wyliczenie. A ten boks mają, to tak w zasadzie są gdzieś te zasady spisane, jest jakaś księga? Nie, bo ja to kiedyś robiłem dla Fejmu na początku, spisałem to Fejmowi, zrobiłem ten regulamin. On był pomieszany z boksu zawodowego, trochę z walki na gołe pięści, bo chodziło o to, że jest brak rękawic. Czyli na przykład jest możliwość uderzenia, wsadzenia palca w oko. To w boksie to jest nierealne. Poza tym nikt pewnie też o tym nie wiesz, ale na przykład w boksie, a tam jest twój trener od boksu, może on wie. Płaszczyzna legalnego ciosu, jak stoję na przykład, pączek jest tutaj, to gdzie jest ta płaszczyzna? W MMA to jest jakby cała głowa. A w boksie to jest cała głowa i szyja. Czyli w boksie możesz uderzać tu. Mhm. Ok, a to teraz, bo rękawica jest duża, czyli uderzasz, to i tak zahaczasz brodę, nie trafiasz w krtań. Bardzo małe jest prawdopodobieństwo, że trafisz w krtań, chyba że podniesiesz, będziesz tak boksował. No to jak ja strzelę, to nawet duża rękawica się gdzieś tutaj zmieści. A w małej rękawicy każde uderzenie w krtań to jest faul. Przecież ja nie mogę teraz mieć dozwolone w mojej, czy na gołej pięści uderzenie w płaszczyznę szyi, bo ja pierwszy co bym zrobił, po co ja mam cię bić w oko, w ucho, jak ja ci strzelę w krtań,
i jeszcze ci zrobię krzywdę, wiesz, na całe życie, bo to jest dozwolone w boksie. To w ogóle nie miałem pojęcia o... Więc to, ten punkt trzeba było jako pierwszy na przykład już wywalić, że w walce na gołe pięści czy w walce na małe rękawice nie można uderzać w szyję, w krtań, jakby w tą przednią. Bo wiadomo, oczywiście jak strzelasz sierpy i trafisz gdzieś tutaj, to nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że coś ci się stanie. Uderzenie w krtań może się skończyć zgonem nawet, no bo ten krtań gdzieś tam się w dusi uszkodzi i się zawodnik udusi. Ja miałem taką sytuację na Gromdzie, że zawodnik dostał w krtań i normalnie tam, wiesz, harczał, lekarz podbiegł i tam jakoś wszystko się dobrze skończyło, ale to już był sygnał, żeby te zasady zmienić. Nie? Kurczę, no ja myślę, że będzie jakiś tutaj, nie wiem, 115, żeby tutaj... To będzie 80? 80, dzisiaj ważone 80 no. Równo było. Za... Ja obstawiam 115. No. A ty? No. 115. Tak? No. Ej, ja mam 40 lat, poczekaj, ty się zastanów, naprawdę, bo to tylko na plus. To siła, to plus. Z wiekiem siła jest, ale wiecie... Przy 40? Nie. Ja mam powiem, co to spada z wiekiem. Nie potencja, to nie, na pewno nie to, ale szybkość. Szybkość, później w następnym... Poczekaj, to kiedy miałeś moment, kiedy co, budzisz się, idziesz na treningi? Kurwa, wolniejszy. Jestem trochę wolniejszy. W jakim wieku? Nie, jak robię na przykład walkę z cieniem, nawet na rozgrzewce, to widzę, że już nie robię tak dynamicznie, już robię nie generuję takiego zrywu. To jest taki pierwszy czynnik. Ale i kiedy to odkryłeś mniej więcej? Kiedy to ci się było? No tak z 2 lata może. Może tak, czyli koło 40, ta szybkość. I świadomie pamiętasz ten dzień, w którym wchodzisz na... Nie, no zauważyłem, że po prostu już nie mam, nie jestem taki zrywny, że zawsze byłem dynamiczny, to już jestem nadal, ale już nie jest to już w takim tempie, nie? Panowie, to... Karwat ma 26 lat, tak tylko, rzucę. No. Bo ostatnim naszym gościem był i dzisiaj jesteś ty. A ten Janusz ma 40? W tym roku 40, no. I kurwa, nic tu... Bądź tu mądry. Nic tu się nie zgadza, nie? Później wiadomo, wzrok i tak dalej i koncentracja, dlatego ja często mówię takie rzeczy, że sam sobie mogę zaszkodzić, ale moim zdaniem sędziowie, nie wiem jak będzie ze mną, ale przy 50, 55, no już 60 to już jest maks, powinni kończyć ten zawód, bo te czynniki spadają, a jednak w MMA koncentracja, szybkość, spostrzegawczość, czyli te podejmowanie decyzji, to są wszystkie te rzeczy, które z wiekiem tracisz. Ja nie mówię, bo rzeczywiście siła to chyba siła gdzieś tam zostaje. Siła na przykład są topowi trójboiści, co są po 40, nawet po jakoś blisko 50. Teraz będzie życiówkę robił, nie? Przy 40. Rekordy za tydzień ma start. No. Właśnie my go śledzimy, on jest po... miał tam epizod z plecami, co on tam miał? Kilka przepukli? No i wraca w wieku 40 kilku lat i bije swoje rekordy, jak miał 29, nie? 120. To ja 120 też. No i fajnie. Dobra, to teraz jest 100. Teraz jest stóweczka, no. A będziecie też tak krzyczeć, jak będę wsiadał, czy... Ty teraz? Nie, no teraz jeszcze nie, ale... Chyba nie. Jeszcze nie potrzebujesz chyba. Zobaczymy. I góra, nie, to jeszcze nie ma co krzyczeć. Nie ma strachu, jeszcze to nie ma co krzyczeć. Jest dobra, stóweczka. To jestem drugi, tak? Dobra, i to ja myślę, że po pierwsze już, nie? Już po pierwsze, tak. Czyli ale to 113, czy jest to 13? 13. No to już załóżmy. Bo nie, bo też trochę gadamy, mnie to męczy, a... O dobra, to już regeneracja. Regeneracja z wiekiem jest dużo, dużo słabsza. To jest na pewno, że... Ja na przykład biegam, trenuję, to też czuję, że, no. Że wiesz, potem na drzemki w ciągu dnia robię. Śpię od 22 na przykład do 8 rano, to jest taki mój, ja 21.30 to ze mnie się w domu śmieją, że jak dzieciak jestem. Ja... Jaki masz rekord przy wadze, powiedzmy 80? Nie, to Waszy? Bardziej jak 75 ważyłem, no to 130 poszło, no to wtedy no. Tak no, kurczę, to, mniej więcej, najwięcej. To podobnie chyba mieliśmy. No. To jest rzeczywiście silne. Zresztą ja też, jak napędzałem na jiu-jitsu, przeszedłem z siłowni na jiu-jitsu, to byłem rzeczywiście. Wszyscy mówili, kurde, jak ty jesteś silny. Ja mówię, no, jestem, no może rzeczywiście. No dobre warunki, Maciek, się skończę. 130 podobno. Nie wiem, czy nie 140 nawet było wtedy. Ale to było 20 lat temu. Na twoją niekorzyść, bo miałeś mniej czasu, żeby zbudować tą siłę.
na tamten moment, a teraz zobacz, ile masz jeszcze czasu, żeby tutaj wpaść do nas, pobić 115, które wyciśniesz dzisiaj? No ja mam nadzieję, że najpierw skupmy się na tym, nie wybiegajmy jeszcze, tu już się stresuję. No, musimy krzyczeć, to już będzie ważyć. Lecimy, tak? No, możemy lecieć. Ty będziesz z tyłu owca? Mogę nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, ale ja nie wiem, właśnie nie wiem dlaczego tobie najbardziej ufam, ale nie wiem dlaczego, bo może mamy taki kontakt najbliższy jakby, nie? Przygotowania SMS-owe były. SMS-owaliśmy, tekstowaliśmy. Byłem, słuchałem trenera. No i dosłownie mieliście kontakt fizyczny, tak? Nasmarowywanie i te sprawy. Było. A, to może tak. To może ta więź z zawodnikami. Mini Mike w ogóle to mnie teraz ma taki rytuał, że mnie zawsze w czoło całuje, więc też możesz coś sobie wymyśleć na przykład. Jak będzie, możesz mi na przykład dwa palce dać do powąchania, nie wiem. Albo łapę sprawdzę, czy jeszcze ćwiczysz, nie? No, albo. Ale właśnie to jeszcze przed wyciśnięciem, no ja to mam takie dobre wspomnienia właśnie, że ja to tak pamiętam tą swoją pierwszą walkę, że jest to wejście, dobra, i nagle ty jesteś. Nagle coś tam ten i nagle... Całe na biało. Kilka tych sekwencji pamiętam i potem już pamiętam całą walkę, mniej więcej przebieg, ale tak to kilka tych sekwencji i jedną z tych istotnych sekwencji to, kurwa, no sędzia Piotr Jarosz, nie? Przecież zawsze go oglądałem na pay-per-view i teraz on stoi i mnie smaruje, nie? Więc to jest takie, też no że zapamiętujesz też, zaskakująco szybko już dochodzi nie? Do momentu wyjścia. No, tak, to... Ale też no, tam stajesz przy tym sędziem na chwilę dłuższą, że musisz sprawdzić, to może też to był dla ciebie taki moment, wiesz, akurat, który zapamiętałeś, no, tak mi się wydaje. No, jest coś takiego, że o, to już, nie? I to jest też to, że to już jesteś, już jesteś jest koniec. Że wiesz, że sprawdzasz przegląd i jesteś ostatnią osobą, która decyduje, czy wchodzisz po prostu, czy nie. No i gdzieś tam to tak, a ciebie nie sprawdza, Piotrek? No tak. Ciebie też sprawdza. Ja wiem, że jedyną osobą, która sędziowała z waszego, sędziowałem z waszego tutaj składu i wygrała, to byłeś ty. U ciebie była tam lekka kontuzja była i już tam była taka dubinka. Naderwanie właśnie, no zerwał sobie dwójkę. No, bo on nie wiem, czy chciał kopać, czy on w czasie biegania tam jakiegoś. No zaczął od obrotówki, tego się spodziewałem, no i wtedy miałem wpaść z furią. Biłeś się w boksie na małe. A nie wiem, czy to MMA nie było, no nie wiem, może ty wiesz lepiej, się lepiej czujesz, ale nie wiem, czy to MMA nie byłoby lepsze takie troszeczkę na twoją osobę, że jesteś może bardziej, byś był agresywny, jeszcze taki. Ale to no, to właśnie z tego względu MMA też nie chcę, bo boks mi się podoba, a tam lubię sobie pooglądać i ten klimat boksu mi pasuje. A właśnie MMA to już jest taka szarpanka, już bardziej taka bójka, tak jak ten boks z małych już. Fajnie to się ogląda, jest to emocjonujące na pewno, ale gdzieś tam, żeby to trenować, no... Ja pamiętam jak na walce na twojej chyba tak się wtarłeś, nie? Na to miana. W ogóle, jak to przypominam sobie podejście, jak przypominam sobie podejście, co ja wtedy miałem w głowie, jeżeli chodzi o to, na czym polega walka teraz, no to są zupełnie dwa inne światy, nie? Ja wtedy... Nawet na walce, no nie wiedziałeś. No jeszcze, ale już troszeczkę inaczej, nie? Ale też znowu nie to. Na przykład jak Ponczu się bił, to pamiętam, że to było dla mnie takie bardzo mocne przeżycie, że on tam wchodzi i wiesz, że to jest takie, że to nie jest sport. Nie! O to właśnie chodzi, kurwa! O to właśnie chodzi, kurwa! Serio? Dla mnie to było, wiesz, w ogóle ten oktagon to było dla mnie takie, że to jest gdzieś w piwnicy i że ta klatka to jest taka piwnica, ulica i że to nie ma nic wspólnego ze sportem. Może teraz okazujesz, inaczej się do tego podchodzi. Okazujesz też emocje, może masz taki po prostu styl, że jesteś taki najbardziej, wiesz, szczelasz tymi emocjami. Może no też... teraz już jest inaczej, no bo się oswaja, człowiek widzi, że to jest sport jak każdy inny, nie? Dobra, lecimy, nie? Sędzia Piotr Jarosz. Owca, sędzia. Ale możemy jeszcze powtórzyć? Dobra. Przy kolejnym. Wyniesiesz i na trzy opuścisz, czy jak to robimy? Czy na trzy wynosimy? Czy na trzy wynosimy? Mów na trzy. Raz, dwa, trzy. Lecimy. I góra, góra, góra! Weszło, ty! Ej, była walka, to nie. Ale weszło! Jest pas! Jest pas! Ale jest.
opuściłem, co? Nie było dynamicznie. Przy rekordzie coś mogłeś zrobić na pewno nieoptymalnie. Aha, dobra. Teraz 115. Była siła, tak? Ale też ostygłeś, trochę strasznie dużo gadamy. Teraz zmienię taktykę, ale odbijam od klaty i lecę do góry. Ja tu chaos jeszcze zrobiłem, bo sobie pomyślałem, kurwa, show nie zrobiliśmy, powinniśmy zrobić tak, że sędzia Piotr Jarosz i ty podchodzisz i tak jak ty mnie sprawdzałeś, tak ja teraz ciebie, wiesz, powinienem sprawdzić. Na 115 dobra, i no. Jeszcze pochodzimy. Wracając do tego, na przykład jak sprawdzamy, ciebie jak sprawdzałem, to miałem, czekaj, na ostatniej walce Denisa chyba. Denis na Heiligu się bił ze szpilką, nie, to ja byłem w środku, Denis Załęcki. To ja na przykład czuję, jak sprawdzam zawodnika, jak opuszcza ręce, że on jest bardzo spięty. Nie, że są zawodnicy, które opuszczają, dają ci ręce, patrzysz sobie tam na, no to paznokcie głównie patrzymy i na to, co się dzieje, czy z rękawicami nie było nic robionego. Jak jemu chciałem wziąć, spuścić ręce, to one były tak spięte, że ja musiałem tak je zaciągać. I on też pewnie go zbierał. Nie pamiętam, ale czasami mam takich, że mówię, kurde, ale on jest spięty. Wiem, że nawet na KSW też tak miałem, że wiem, na KSW Tomasz Narkun i co przegrał z tym Brazylijczykiem frontkicka dostał. Ta ostatnia walka jego. Ostatnia w KSW i też mówię, kurde, mega spięty jest. Nie? I to było czuć właśnie już sprawdzane. To ile walimy teraz? No chyba to 115, fajnie. Ej, to ja już jestem na samej górze. No już masz pas. Już teraz mam, myśmy, będziemy mogli. Chcemy walczyć dalej, tak? No tak, no ja myślę, że tak. Zobaczysz, jak najwięcej. Jeszcze za przeproszeniem wysiłkowego nie szczeliłem. A pytanie, dobra, jak z tym piersiowym? Bezpiecznie się czujesz? Ja mam tejpy, ale nie. Bardziej mnie, dzisiaj mnie boli coś tutaj bardziej. Z tyłu. Ale to wiek. To chyba wiek. Ja myślę, że troszeczkę za mało dynamiki włożyłem w to, co? Wiesz, to już jest duży ciężar, więc nie możesz za szybko go opuścić, bo stracisz kontrolę nad nim i później już nie zregenerujesz się na dole. Więc moim zdaniem zrobiłeś to, wiesz, no nie bierz rekordu co tydzień. Dobrze to wyglądało. Z mojej perspektywy Nie robisz tego co tydzień, nie? Nie robisz maksa co tydzień, więc nie, to ja tak musi wyglądać. Nie, ja dzisiaj to robić w ogóle, bo ja już nie chcę. Na pewno drugi. Znaczy, oczywiście przyjadę, jeżeli ktoś mnie pobije. A nie wiem, kto, jak macie już mocnych zawodników tutaj? Na razie w 80. Nie zapowiada się, że. Ale Edzio, ja powiem szczerze, że Edzio dla mnie. Edzio też się nie zapowiada. No nie. Nie wiedzieliśmy tego. Edzio może przy. No, ale mi daliście 120, 115, a Edzio mi dawaliście 112 na pewno, nie? Nie. Ja widziałem odcinek, Edzio, to tam było. 50. Ale to wstępny? To już obstawialiśmy, tak? Przed tym, to myśleliśmy, że to będzie jakoś takiego masa ciała, czyli coś. On wyższy chyba jest. Podobnie chyba. On też się tak najpoważniej tu rozgrzewał do tego. Tak. Ja właśnie myślę, że ja chyba za dużo gadam, to ja za mało robię. No to my też. Nasza mina, bo patrzcie. Meduza, pokonany, Dubiel, Franio, Ginol, Don Diego. Tibori. Wow. Jak skupiamy się tutaj, nie zapominajmy też o tej tablicy. Powyżej 80. No tak. Nie no, ale Tibori to moim zdaniem to nie jest za dużo jak na niego, nie? Bo on przecież atletyczny chłop. On bardzo słabo technicznie. Mhm. Nie robi. Wyciągnął to czystą siłą, serio. Nie miał kurwa nic techniki. Tak mama Dubiela nawet jest, o. Ale poznałem. Zawsze przed walkami do mnie przychodzi i mówi, że tylko żeby mojemu Marcinowi się nic nie stało. Ja mówię, spokojnie, jest w dobrych rękach. I wyciskała rzeczywiście? No. 30. Nie dam rady. Da pani radę, niech pani tka. Ja pomogłem parę kilo, ale niedużo. Nie, wiesz co? Jak na ironię ten, właśnie mama Dubiela też przed jego walką z Paszą, nie? Tam siedzimy sobie na tej płycie i ona podchodzi, kurczę, żeby tylko nic się nie stało, nie? Ona nie wie, czy pamięta, że jak z Paszą walczyłem, to oczodół mi połamał. Tak, ja mówię, nie, tutaj nie w tej wadze nie może się nic stać, nie? Niech się pani nie martwi, nie? I potem mówię Dubielowi, wiesz, co miałem jej powiedzieć, nie? Że co miałem jej powiedzieć, nie? Że nie, Pasza mi złamał oczodół, ale tutaj nie złamie, nie? Tym razem nie. Ale wiecie, co zobaczcie, ten sport jest właśnie, że jednej
jednej walce wygrywasz, łamiesz komuś oczodu, w drugiej walce siadasz i jesteś duszony do nieprzytomności. To jest taka... I to tak naprawdę, nie ujmując nic Marcinowi Dubielowi, no to ty byłeś dużo groźniejszym moim zdaniem przeciwnikiem niż Marcin. Zależy. Na papierze. Właśnie pytanie, czy na papierze, bo Marcin 5 lat trenuje, a ja trenowałem, wiesz, dopiero no, zaczynałem coś tam... Miesiąc. No, ale no, więc... Kurczę, ale powiem ci tak szczerze, patrząc na te, na twoje gdzieś tam tarcze, to ty... Ale to ostatnio, wiesz, ja przed walką, jakbym ci pokazał jakiś worek, czy... No to im gorzej to wyglądało, o wiele, w ogóle tak, takie rozumienie, o co, wiesz, takie flow walki, nie? Mhm. Że to, bo ja tak się nie interesowałem walkami, spięło, żeby... Pewnie, nie? Spięło ci? Czy tak spięło? No kurczę, nie wiem, czy mnie spięło. Po prostu no, był taki amok w pewnym momencie i dużo improwizowania, nie? Bardziej ze sportów zespołowych, takie poruszanie się gdzieś, a nie, wiesz, tylko bardziej było takie to, no wszystko improwizowane, nie? Tak to pamiętam. I takie, wiesz, jakieś zachowania w ogóle, żeby pomyśleć, żeby... zamknąć do klatki, to w ogóle jeszcze nie było w głowie czegoś takiego, że człowiek się zastanawiał, jak tutaj uderzyć, a gdzie dopiero patrzeć na cios przeciwnika, patrzeć na jego zachowanie, go, tak, że to tak, w ogóle tak. Nie miało nic wspólnego z jakimś sprawdzaniem swoich... Tak, bo Pączek, pamiętam, to Pączek myślał. Spoko. I obalenia, no. I praca, i to. Ale i Pączek pełne MMA tam było, no, pamiętam. Rondy wszystko zrobiłem. Ja się w ogóle dziwię, i nie mówię o tym też tak często, że nie robią dźwigni na nogi, bo nogi to są tak u amatorów, u początkujących, tak łatwe kąski, za przeproszeniem, że jeżeli na przykładowo teraz Wiewiór się bije z Tańculą i on jest to on powinien zaatakować nogę i moim zdaniem jest duża szansa, że on tą walkę by wygrał, nie? Bo można, właśnie o to chodzi, że tam jest, oprócz zabronione są uderzenia łokciami, to cała reszta jest, zostaje tak sama, czas walki jest tylko krótszy, ale dźwignie na nogi są wszystkie. Więc jak się ktoś, a jednak dźwignie na nogi też nie są aż, są ciężkie, jeżeli ten poziom jest wyrównany, czyli dwóch grapplerów się złapie za te nogi i tam jest 50-50, to się nazywa, jest walka gdzieś tam o nogę, ale jeżeli ktoś uczy się tych nóg, a drugi nie za bardzo, to szybko go podda, nie? I masz łatwą wygraną tak naprawdę bez wiesz, jakiegoś nadwyrężenia zdrowia. Skręciarz by go nazywali. Może ty chcesz być takim pokręcony, skręcony Robert, że... dynamit. Spoko by to było. Wiesz, jak Alanik miał Braveheart, to ty skręciarz. Każdego skręcasz. Skręciarz to by mu się z petami. Po prostu skręt. Byś jeszcze był twarzą cygarety. W lewym narożniku on skręca, wykręca, zakręca. Robert, wiesz. Jest taki ładny. Ostateczna próba. Dobra. Tutaj jest zawodnik luźny. Tutaj lepiej. Dobra. Blaszka jeszcze w pracy. Pobłydająca. Jeszcze, no co ty? O! Zapraszam. Jedziemy! No znowu gadaliśmy. 115, kontroluj i mocno. Mocno na mnie sztanga. Mocno na mnie sztanga potem. Raz. Nie, jeszcze nie. No. Raz, dwa, trzy. Pewnie, lecimy. I mocno na mnie! Mocno na mnie! Mocno na mnie! Dobra. Jestem. Ale jest próba, jest, pas jest. Owca zagadał. Faktycznie słabsza. Ale puściła ta. Nie, ta nie czułem, że już nie było. No dobra, nie jest źle. Wpisujemy, jest pas. Muszę, to jest pierwsze miejsce. No. Słuchaj, tutaj jest pas, Piotrek. Załóż. Montażysta ogarnie. Jest już? Jest już założony. Zaraz sobie tam zrobimy fotkę. Oj, Edziu, przepraszam. To nie przypadek, to nie przypadek. Zamach na Edziu. To co, w boksie? Czy w K1 wolicie? Ja nie wiem. Zostawienie zejdzie. Ile to było? 113. Znaczy ja tak myślałem, bo ja tą 13 mam na ręku, że to tak ale będzie. Fajnie wyszło, że ładnie na wyliczyłem. Styk się ten, kurczę, pierwsze miejsce, o, nie? Dobrze, dobrze. Za tą pierwszą próbą mogłoby 615. Tak, tak. To jest druga próba, nie? Bo za dużo tej przerwy może nie wiem, ale spokojnie. Wrócę jeszcze najwyżej. Tu też bym był dosyć nieźle. Tylko żeby Edio jutro nie przyszedł. 114! 114,5.
Aha, bo połówki jeszcze. Połówka może jeszcze się. Połówka to już siara chyba, nie? Myślę, że kilogram, bo to... Nie, no dobra. Dobra, zrobimy zasady, że minimum o kilogram. No. Ale zobaczcie, jak tutaj nie dopiję, minus dla nas wszystkich, no, że tak by Piotrek jechał na fame z pasem. No, zobacz, kurwa, nie ta ma lipa. Fizycznie pasa. No i tutaj chuj, powinniście nas jakoś ukarać za to, widzowie, nie wiem jak. Ale to nie jest dopuszczalne, coś takiego. Duży minus dla nas. Chyba to nie tutaj. Zjeść dzika i będzie też dobrze. To damy ci karton. Dwa kartony batonu. Dobra, trzy. A ten, pas do ślemy.